Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsan i wow, co ja tu otworzyłem. Witam serdecznie na kolejnym odcinku. W dzisiejszym filmie, widzowie, pokażę wam świetną zjeżdżalnię, którą zbudowałem na Bikini Dolnym, ponieważ dzisiaj pokażę Spadżułowi i Patrykowi, jaki mam dla nich prezent, a mianowicie jest to wielka zjeżdżalnia. Czyli taki, zaczyna się tam budować aquapark. No bo wiecie, Bikini Dolne to jednak jest związane z wodą, jakby nie było. Więc no musi być tam jakiś park wodny, koniecznie musi tam być, więc ja zaczynam go w tym momencie budować i mam nadzieję, że jakiś fajny park tam powstanie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco. Filmy są codziennie o godzinie 19:19 i zapraszam na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam pojawiają się materiały codziennie, z tym, że 4 razy w tygodniu są to shorty i 3 razy w tygodniu są to normalne filmy, więc zapraszam serdecznie, ponieważ nie wiem, kiedy widzicie ten film, ale w tą sobotę wlatuje tam odcinek z nocy w namiocie, więc naprawdę odcinek jest fenomenalny. Zapraszam serdecznie, tyle. Dobra, ja lecę na Bikini Dolne. Dobrze, więc lecimy, uwaga, wielka zjeżdżalnia kryje się pod lewą palmą, że tak dujmy. Lewa palma, to jest dokładnie tutaj, uwaga, dolatujemy w to miejsce. I tutaj, jak widzicie, już zaczynają się pewne fajne furtki. Dobra, lądujemy tu przy tej palmie. Piękny widok na całe Bikini Dolne, piękny, prawda, krajobraz. A tutaj oczywiście jest zjeżdżalnia, na której dzisiaj będziemy sobie zjeżdżać. Patrzcie, jak ona wygląda, no moim zdaniem jest świetna. Moim zdaniem jest świetna, jest tak, zaczyna się tutaj. Jedziemy w dół, jedziemy w dół, jedziemy w dół i tam na samym końcu wpadamy do wody. Ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Ja sobie oczywiście łódki nie zabrałem, więc muszę się jeszcze po łódkę wrócić. Pokażę wam, jak działa ta zjeżdżalnia. Będę chciał tam więcej takich zjeżdżalni pobudować, może jakichś innych rzeczy i tak dalej. To wszystko będę jeszcze nad tym myślał, możecie dawać swoje propozycje w komentarzach. A ja zaraz też pokażę wam reakcję w ogóle Spadżuba i Patryka, bo oni jeszcze nie widzieli tego, więc zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Dobra, zróbmy sobie łódkę. Zróbmy sobie tak od razu z 3 łódki, bo nie wiem, czy będą oni mieli, więc zrobię tak, żeby każdy mógł sobie, tak powiem, popłynąć. W ogóle do jednej łódki to można dwójkę siąść, więc nawet można by było, można zrobić takie podwójne zjazdy. Dobra, lecimy tam i pokażę wam pierwszy historyczny zjazd łódką. Zobaczycie, jak to wygląda. No moim zdaniem spoko to jest, chociaż wiecie, no nie, ma się to nijak do normalnych zjeżdżalni w prawdziwym życiu, do której jak wchodzisz, to faktycznie czujesz emocje jakieś. A tutaj, no tak, no, co niby, ale nie do końca. Dobra, zjeżdżamy, łup, tu, patrz, jak ona jest szybka, tu. O, tu najgorzej, o nie, to muszę podnieść, żeby tutaj nie wypadać. Dobra, tu, bo ja kliknąłem w dół. Dobra, zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy w dół. O nie, tu się wypada troszkę. Zbagowałem łódkę, zbagowałem łódkę. O nie, o nie, o nie, o nie. Moja łódka zatonęła. jeszcze raz, dobra. Mamy straty w łódkach, jedna łódka, że tak powiem, już nie jest z nami. Dobra, więc jeszcze druga próba, uwaga. Teraz tak, nic nie ruszam, tylko skręcam prawo, lewo. Dobra, patrzcie, zjazd tutaj, tak, tak, trzeba robić, nie można W klikać, trzeba klikać prawo, lewo. Ale wtedy to jest wolne, wtedy to nie ma emocji, panie. To trzeba normalnie przydusić. Dobra, tu. Dobra, teraz nie straciliśmy łódki, bardzo fajnie. I teraz prosta, na prostej można przyspieszyć. Uwaga, pum, tu jesteśmy w wodzie. Idealnie, no tak wygląda zjeżdżalnia. No ja wiem widzowie, nie jest to fenomenalna zjeżdżalnia. Mogło być to lepsze. Może to kiedyś przeżyje jakąś przebudowę. Póki co nie miałem lepszego pomysłu, więc taka sobie zjeżdżalnia jest, ale da się zjechać? Da się. Zjeżdżalnia jest, dobrze się prezentuje. Może ją jakoś jeszcze wizualnie poprawię, tak żeby ona się tak nie zlewała z piaskiem, bo póki co to wygląda jak rzeka, która zrobiła koryto i została ogrodzona, ale może to jakoś przerobimy, tak żeby to faktycznie zjeżdżalnia wyglądało. Na tym wszystkim będę jeszcze pracować, spokojnie. Póki co wygląda to tak. Proszę widzowie, nie oceniajcie tego negatywnie. Mi się bardzo podoba, bardzo się starałem na tą zjeżdżalnią. Dobra, lecę do Patryka i do Spadżuba, zobaczymy ich reakcję. Ciekaw jestem, jak zareaguje. Dobra, najpierw idziemy po Patryka, bo jest bliżej, więc lądujemy tutaj u niego. Uj! Siema, Patryk! Siemanko! Pa, jak siedzi! Dobra, dawaj, siądźmy sobie razem. Tu, uwaga, przy twoim tym, jak to się nazywa? Czekaj, na czym się siada? Ej, a wilki wróciła? O, nie, jeszcze nie. Ale dobrą mam dla siebie informację. Wraca już za 2 dni, chyba. O. No, więc jak jesteś gotowy? Jesteś gotowy? A. Tak? O kurczę. Ej, dlaczego? Ja, czekaj, bo ja nie mam siadania. Ja muszę sobie siąść. Ja też chcę siadać. Dobra, tu. Tu dajmy sobie na V na przykład. Tutaj, uwaga. Czy teraz będę siedział? O, siedzę. Tak. Siedzi. Ej, no ale dobra, to za 2 dni wilki wraca, to ja serio muszę być gotowy. No to mam nadzieję, że jesteś gotowy. Jestem. Masz? A jak jesteś gotowy? Co sobie przygotowałeś? Teraz ci tego nie pokażę, ale mam bardzo dużo kwiatków nazbieranych. Aha, no dobrze, no to dobrze, a jakie to są kwiatki? Takie niebieskie. Takie niebieskie, ale ci powiedziałem, że na tulipany lubi. A faktycznie, ale dobra, to jeszcze mam 2 dni.
No, to sobie dasz radę. Dobra, dobra, to chodź, lecimy do SpongeBoba, bo mam dla was dzisiaj taką małą niespodziankę, muszę wam coś pokazać. SpongeBob widzę, że jest u siebie, więc szybko go wyciągniemy z domu. Halo, SpongeBob, dzwonię w dzwona. Halo, chodź SpongeBob, chodźcie, bo mam dla was świetny prez... ale proszę się nie bić, proszę się tu nie praskać. Hejo, jak nastawienie na dzisiejszy dzień? A bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A kto chce kraboburgera? Ja. Czy jestem mój ukradziony? Tak. Ja chcę. Masz. Ja go nie chcę. Nie no, żart, masz. Jak no, ale kradziony smakuje tak samo. Dobra, nawet lepiej smakuje. Dobra, chodźcie. Chodźcie, muszę wam coś pokazać, bo zbudowałem tutaj pewną rzecz u was na bikini dolnym, żebyście mieli tutaj, prawda, troszkę rozrywki. Mam zamiar to rozbudowywać. Lubicie zjeżdżalnię? Tak. Co to? Ty nie wiesz, co to jest zjeżdżalnia? Ja lubię. Patryk lubi. A, tak się zjeżdża. No, patrzcie, jaką tu mam dla was wodną zjeżdżalnię zbudowaną. Widzicie to? Dobra, kto chce się pierwszy przejechać? Ja, Tomasz, masz tu łódkę. Nie, bo ja. Masz łódkę? Idź na górę. Chodź, Patryk, my tutaj z dołu popatrzymy, jak mu idzie. Ja tam umiem. Bez łódki nawet. Właśnie ciekawe, czy... Nie, no nie dałoby się siąść na dupsku, zjechać tak na tym, na V. Ja dobra, umiem. Dawaj, Patryk, siadamy sobie tu i obserwujemy, ale jak to mu wysokie pójdzie. Weźcie, tu musisz zrobić, Chipson. Będzie, ja mu to będę dopracowywać jeszcze. Póki co to uwaga, musi być takie, bo ten, dobra, jedzie. Patryk, gdzie jesteś? Siadaj tu. Tutaj. SpongeBob, dawaj. Siadaj. To się nie zabij. O. Chwila, bo się do wody nie da wsadzić łódki. O nie. O. Dobra, jedzie. Uwaga, pierwszy zakręt. O nie, wyjechał na barierkę, tam muszę to podnieść właśnie, Dobra, tu. Ale ciężko, no nie. Ale jesteś słaby, SpongeBob. Tu i uwaga, ostatnia prosta. Teraz przyspiesz, przygazuj. Pa jak leci, o nie, jak szybuje. Szersze musi to być? Ej, zbugowało się! O nie, czy łódka wleci pod wodę? Nie, kliknij shifta. Nie, ruchome piaski wciągnęły na łódkę. Teraz Patryk. Dawaj, Patryk, ty bez łódki chcesz? Tak. Dobra, to zobaczmy, jak mu pójdzie bez łódki. Ciężko się zjeżdża. No bo wiesz dlaczego? Bo tam to trzeba bardziej zabudować tak, żeby ta łódka nie wylatywała, żeby ona ciągle była w tym. Nie, bo byłem za szybki. To też prawda. Dobra, zobaczymy, jak Patrykowi pójdzie. On bez łódki leci, więc on jest niezły wariat. Ja sobie poradzę. Ty sobie poradzisz. No dobrze, Patryk, zobaczymy, jak sobie poradzisz. My czekamy, dobra, płyniesz już? Patrz, nie? Jeszcze nie, rozpędzasz się. Dobra, płynę. O kurde, pajak ruszył, co jest? Wow. Co jest? Ej, to może jest faktycznie nie dosyć. Co jest, Patryk, nie, jaki... Nie da. O. A się, wszystko się da. Nie, ja też bez łódki jadę. Dawaj, spróbuj bez łódki, SpongeBob. Ale podoba mi się twój zespół, Patryk, naprawdę. Dobra, to może policzmy, liczmy czas, co? Policzymy, dobra, kto szybciej zjedzie. Więc zróbmy tak, uwaga, ja odpalam zegar, odpalam tutaj stoper. I SpongeBob, musisz powiedzieć na 3-4, ja kliknę i po prostu lecisz, nie? Dobra. Jesteś gotowy? Uwaga. No. 3-4. Dobra, czas start, poszło. Jak ci pójdzie? Już minęły 5 sekund minęło. Uwaga, leci i tu. Dalej, jaki dobra, nowy. ostatni, patrz, już jest blisko. Jak zjeżdża, jak sunie. Powoli, odpadnie się do wody, uwaga. Pum, stop. 16 sekund, 15 setnych. Dobra, to jest pierwszy wynik. To jest pierwszy wynik, ja to zapiszę na czacie. 16, odcinek 50. 50, coś takiego. Dobra, z chipsum. Dobra, dawaj, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobra, no to odliczaj. 3, 2, 1. Dobra, poszedł. Wolniej, Patryku. No kurde. Dobra, pajek leci, już minęło 5 sekund, 6. Ej, on może mu pójść faktycznie szybciej. Co jest? Ej, on... Czy... Ale tu będzie ciekawe starcie. Nie, byłeś trochę wolniej, stary. Ile miał SpongeBob? 16.50. A to nie, to miałeś lepiej, 16.26. O nie! Ale i tak się zablokowałem. Ale dawajcie, jeszcze po jednej próbie. Dobra. Dajcie teraz ostatecznie, bo musimy to lepiej, że tak powiem, skoordynować. Wiecie co, ja zrobię, ja sobie też stanę w takim miejscu, żebym to lepiej widział. Więc może tu na prezent sobie wyląduję. Może lepiej nie. Może lepiej.
Okej, Patryk. Dobra, okej, ja tutaj jestem teraz, dobra. Widzę, teraz będę widział wszystko o wiele lepiej, więc możemy teraz dymić, że tak to ujmę. Jesteście Uwaga. Gotowi? Kto, kto teraz? Ty tam? Dobra. Stop. To może ja będę odliczał, żeby było sprawiedliwie, dobra? Dobrze. Dobra. Chwilę, bo Patryk mi tu stoi w wodzie. Dobra, dobra, powiedz... Dobra, jestem gotowy. Jesteś gotowy? Dobra. 3, 4, poszło. Dobra, leci. Leci, nie widzę w ogóle w niku. A, teraz dlatego nie widzę, dobra. Leci, halo. leci SpongeBob niżej, leci niżej. A to będzie kiepski czas. Będzie kiepski, myślisz? No zobaczymy. 12, 13. Dobra, ja tutaj patrzę od momentu zanurzenia. I... Jest! 20-30, ojojoj, gorzej. SpongeBob 20.30. Dobra, to ja teraz... Zaczynam. Teraz ty, dobra, to czekaj, ja... No, nie, no czekaj! Cofam. Czekaj, ja mówię start. Jesteś gotowy? No dobra. Dobra, czekaj. No. 3, 4, start. Dobra, ruszył, Patryk. O, ale Patryk to faktycznie tu jakoś, kurczę, ma jakąś taktykę. No na zablokowałem przez... się drugi raz, nie wytrzymam. Koniec. O, koniec. Ale gorszy czas niż normalnie będziesz miał już na pewno. No nie wytrzymam, no jest gorszy. Dobra, stop. 19.60. No nie, jak to? Jeszcze raz. Teraz ty, nie, a ty no teraz. Wygrałem, SpongeBob, jestem lepszy. Teraz ja? Dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra. Dobra, puścicie mi czas? Chwileczkę. Mogę sobie sam puścić też w sumie. Puścisz sobie sam? Sam sobie puszczę. Dobra, uwaga. Dobra, już ja jestem gotowy. Dobra, 3, 4... Ja ci liczę. A, liczysz, dobra, no to odliczaj ty. Uwaga, gotowy? No. 3, 2, 1. Leci. Nie no, stoi wyjście. 3, 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. No nie, dwa, ej, to jest ciężkie. No, to jest ciężkie. No nie, no chciałem tutaj lecieć tak na. No dobra, tutaj to nie ma sensu. Bo to dobra, musi mega być ciężkie. Głębiej. Musi być głębiej, no. I ile? Wtedy tak płyniesz. SpongeBob, ja już dawno jest... A, 20... Najgorzej. Nie, to czekajcie, bo wy mieliście tyle prób. To był taki testowy, ja już wiem, z czym to się je teraz. Dawaj, zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Słuchaj, jesteście gotowi? No, jesteś gotowy? Ja jestem gotowy. 3, 2, 1. Dobra. Dobra. No nie! Tutaj się nie da zjechać tak, dobra, tu jest za płytko. Bo tu już głębiej mam. Tak, ja wiem już, gdzie jest problem. Dobra, ile? Taki czas. Kurde, nie, oszukujesz, SpongeBob, coś. No nie oszukuję, prawdę mówię. Czekajcie, ja muszę tutaj... Tak słaby, może zbroję zdejmij, bo za ciężko jesteś. A może tak być, może tak być. Czekaj, ja już mam pomysł. Albo za duża głowa. Teraz już mi się uda. Teraz jest ostateczna próba i teraz mam najlepszy czas na świecie. Jesteście gotowi? No. Czekaj jeszcze. Trzy, jeszcze chwilka. Tak. Dobra, no jestem gotowy. Start. Czekaj, bo ja nie zdjąłem zbroi. No nie, dobra. Czekaj, muszę ściągnąć tą zbroję, żeby nie było przypału. Dobra. Uwaga. Dobra, czekaj, no. Już? Tak. 3, 2, 1. Dobra, poszli, jak przeciąg. Teraz mam najlepszy czas na świecie. Szybson. O nie. Dobra, ile? Bum. 15.98. No i widzisz. Jest, nie jest. Ta końcówka miałbyś no. 12-13. No, ta zbroja mnie tutaj, że tak powiem, powstrzymała troszkę. No ale dobrze, dałem radę. Miałem taktykę dobrą. Dobra taktyka, to jest grunt dobrej idei. Dobra, słuchajcie, jak wam się podoba zjeżdżalnia ostateczna? Mi się mega podoba, ja będę tutaj spędzał całe dnie. No to... O kurczę, ten co robi. Dobra, tutaj... Możesz tu milki zabrać, jak najbardziej. Tutaj myślę, że będzie można to jakoś bardzo fajnie rozbudowywać. No a w tym momencie dziękuję bardzo za oglądanie. Im się podoba oczywiście zjeżdżalnia, my sobie to jeszcze troszkę pozjeżdżamy. Widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro, elo!